To jest program Wyszukani. Jesteśmy tu w Radomiu, oczywiście na fontannach, no bo gdzieżby inaczej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak właściwie ćwiczyć swoje ciało. Jak zobaczyłem to, co potrafi mój dzisiejszy gość, ale i także kursantki, no to oczywiście no, robi to wrażenie. I przyznam szczerze, że ja musiałbym dużo popracować. Te mięśnie brzucha chyba odgrywają główną rolę. Magdalena Ślusarczyk. Dokładnie. Kokon Studio, ale kiedyś Idol Studio, tak to się nazywało? Idol Pole Dance. Idol Pole Dance. No bo oczywiście będziemy mówić o tańcu na róże, chociaż nie mylić z takim tańcem, który jest wieczorami uprawiany. Nie, tu chodzi o akrobację, ćwiczenia i rozwój własnego ciała. Nie tylko ciała, ale tak samo osobowości. Tak A myślę. Skąd pomysł w ogóle u Ciebie na to? Tak naprawdę to chyba ewoluowało u mnie, bo pole dance jest kontynuacją innych stylów tanecznych. Trenuję taniec od 6 roku życia, był balet, Był balet w MDK-u? Był w MDK-u na Daszyńskiego, był. Nie, bo córkę ostatnio też miałem tam na balecie, także jak ktoś chce zacząć, to od baletu w MDK-u, tak? Od baletu w MDK-u, dokładnie. Na początku był balet, jakiś taniec akrobatyczny, jakieś sekcje sportowe w szkole, taniec towarzyski, hip-hop, taniec brzucha, no i wreszcie trafiłam na zajęcia pole dance. No i przepadłam. Aha, że przepadłam. Zakochałam się. Zakochałam się totalnie. A dobrze, a taniec do tej pory, jaki taniec towarzyski także, tak? Tak samo, towarzyski, hip-hop. No, myślę, dobrze, że z wieloma instruktorami, nawet którzy tutaj byli, miałam do czynienia i nie znają swoich sal. Rozumiem, na przykład z rodzeństwem jednym, tak? Na pewno z rodzeństwem i na pewno z państwem, z CMG. A no właśnie. Tak. Czyli, a nie, no to z małżeństwem i z rodzeństwem, tak? Którzy byli, wiesz, jak ktoś z Was się nie widział, na przykład programu z Oliwią Lucedarską czy z bratem Mateuszem? Nie, Kubą Lucedarskim, czy na przykład z małżeństwem Cezarego i Moniki Gruszki, to polecamy oczywiście www.zebra.tv. Magdo, powiedz, ten pomysł na rurę to także zapotrzebowanie odpowiedzi na to, co się dzieje na rynku, bo rozumiem, że pytali Cię o to, czy... Znaczy tak, znaczy nie, to może nie do końca tak było. To było tak, że ja trafiłam w Radomiu na zajęcia pole dance'owe. Zaczęłam tam trenować, nie do końca spełniły moje oczekiwania. Powstała miłość do rurki, więc postanowiłam zainstalować rurkę w domu. Jak to brzmi, co było szokiem u rodziców. Aha. Przeżyli delikatny szok. Kurczę, jakieś muchy nam tu latają. A, nie szkodzi. No, kupiłam rurkę do domu, zamontowałam ją. Rodzice o tym nie wiedzieli, że ją zakupiłam. Zaczęłam trenować w Warszawie, jeździć na szkolenia. To była taka miłość bardziej domowa do rurki. Na początku myślałam, że wystarczy tylko trening z internetu i jak się pojawia raz w tygodniu w Warszawie. Okazało się pomyłką. Czyli trzeba intensywniej? Trzeba intensywniej, tak. Zdecydowanie intensywniej i z dobrym instruktorem. Osoba musi mieć pojęcie nie tylko o tym, jak się wykonuje figury z YouTube, ale o anatomii człowieka, o tym, w jaki sposób wykonywać technicznie, bo w rzeczywistości pole dance to jest w bardzo dużej mierze technika. Talent to wiadomo, każdy z nas ma większy mniej bądź mniejszy, tak. Ważna jest ta technika. Ja tłumaczę, że nawet czasami ułożenie jednego palca zmienia całkowicie pracę mięśni czy barków, dlatego nawet palca, więc zawsze podaję to jako świetny przykład na samym początku i każdy musi mieć świadomość, że to jest praca na wysokości. To jest sport ekstremalny. No tak właśnie, naprawdę. Bo ten, jak widziałem, ty potrafisz na jednej nodze utrzymać całe ciało, w zasadzie odpowiada za to jeden lub dwa mięśnie, które akurat zaciskają się w danym momencie na wszystkie na tej mięśnie. Rurze. Wszystkie mięśnie. A nie jeden. Pole dance to jest spięcie całego ciała. Od samego początku trzeba mieć napięte plecy, nogi, barki, mięśnie głębokie, kręgosłupa, brzuch, wszystko po kolei. Tak naprawdę to jest skupienie od pierwszego treningu. Ja nigdy nie lubię lecieć bardzo szybko z figurami, dlatego chcę, żeby każdy miał taką świadomość, że praca popłaca, a wykonanie technicznie dobrze danej figury sprawi, że potem jak wejdę na 4,5 metra, moje rurki no tak. Są chyba w rzeczywistości najwyższe w Polsce, co mnie bardzo cieszy. Sprawia, że jeżeli ktoś nie wykona dobrze figury na dole, tak mi wejdzie na górę, to nie daj Boże spadnie, nikt nie spadł. Właśnie, a nikt nie, spadł. Nie zdarzyło się. Nie zdarzyło się, żeby ktoś spadł. 4,5 to już sporo. Spora wysokość. Ale jak wchodzę na drabinę, to się boję, na rurkę nie, bo wiem, że się złapię. Smaczek z Doliny Radomki znasz? Znam. Pijesz? Będę pić. No na pewno, bo dostaniesz od nas prezent, to na pewno. Super. No ale smaczek z Radomki, fantastyczny strach Państwa Bankiewiczów z Komorowa. Polecamy, pijemy, bo naprawdę warto w ten sposób także promować ziemię radomską. Taki Dziękuję. Nasz obowiązek tutaj
w programie. Czy chcesz, czy nie chcesz, trzeba wypić. Nie no, bardzo chcę. Ja też chcę. Bardzo chcę. Kolejna rzecz, jakby rozumiem, że najpierw zaczęło się od kursu w Twoim przypadku, czy zainteresowania rurką, bo ona w domu, potem kurs i potem, a może jednak da się na tym zarobić? Jeszcze trochę inaczej. Aha. Byłam na zajęciach poldance'owych, potem powstała rurka w domu, no i ktoś dowiedział się, że trenuję poldance w domu. Aha. Zapytano się mnie, czy chciałabym być instruktorem. I ja niestety podeszłam z tym, skubłam zimnej wody na głowę. Wiedziałam, że to jest ciężka praca i odpowiedzialność za ludzi, więc powiedziałam, że muszę najpierw zrobić kurs instruktorski. Żeby zakwalifikować się do takiego kursu, musiałam nagrać figury. Musiałam zdać się tak jakby znajomość figur oraz tego, że potrafię je wykonywać. Mhm. Następnie 4 osoby zostały zakwalifikowane z takiego kursu w Warszawie. No i teraz jestem certyfikowanym instruktorem Pole Fitness Pole Form. Jestem wyszkolona zarówno z anatomii, fizjologii, z metodyki, z etyki nauczania, z figur, z całej historii. Dosłownie tak, było ciężko, ale opłacało się. Myślę, że taki kurs powinien przejść tak naprawdę każdy instruktor, dlatego że świadomość sama pracy z ludźmi i to, że mogą się różne rzeczy stać na sali, sprawia, że tak naprawdę nie jesteśmy nigdy do końca przygotowani do tego, co się na niej stanie. Naprawdę, miałam przykłady bardzo wielu osób na sali. Od przykładów, gdzie ktoś na przykład się nie przyznał, że miał kiedyś jakąś kontuzję. Poprzez to, że na przykład kręciło mu się w głowie, a na przykład nigdy nie miał problemów z błędnikiem, nie wiedział o tym, że tak się stanie. Przez to, że byłam przygotowana nie tylko, że tak powiem, wiedza merytoryczna, ale też praktyczna, wiedziałam, w jaki sposób pomóc takiej osobie. Więc to jest bardzo ważne. No i postanowiłaś założyć własną? Nie, ty najpierw jakby... Pracowałam u kogoś. No właśnie. Pracowałam u kogoś, studio rozwijało się może nie tak bardzo prężnie, dlatego że to nie było jeszcze takie popularne. Wydaje mi się, że tak nie do końca wyszliśmy z tym tak jak potrzeba. No ale no to no niestety nie wyszło. Moje kursantki zaczęły mnie naciskać i pierwszy pomysł na studio, które było w Idolu, Idol Pole Dance, to był taki, że głośniki z domu, kursantki przyniosą coś tam, więc postanowiłyśmy po prostu wspólnymi siłami stworzyć studio. Mhm. Miało 48 metrów kwadratowych, a po 1,5 roku niecałym no, przerosło się w piękną akademię, Kokon Pole Dance Academy. Mamy 190 metrów kwadratowych, 14 wielkich rurek, profesjonalne sprzęty, a niedługo będzie również taniec na kole, czyli akrobacje typowo cyrkowe, do których się teraz szkolę, żeby w nowym roku ruszyć. No dobrze, a to jest, rozumiem tak, że odpowiedź na to, bo o to pytają kursantki? Nie, ale to jest moje marzenie, trzeba spełniać swoje marzenie. Okej, okay, ale to w takim razie po co one przychodzą do Ciebie? Ja to myślę, że to jest po prostu nowa forma fitnessu. Myślę, że zachęca ich to, że to jest coś innego, że to nie są takie ćwiczenia stricte siłowe na siłowni. Myślę, że zachęca jej to, że jest rodzinna atmosfera przede wszystkim, że żadna z nich nie musi się krępować, że na przykład może ma troszeczkę więcej kilogramów, albo na przykład nie ma silnych rąk, to, że jest za młoda albo starsza. Wydaje mi się, że mobilizuje to, że jesteśmy otwarte i to, że chcą coś zmienić i stać się bardziej pewne siebie, bo chyba pole dance zmienia nie tylko fizycznie ciało, ale tak samo przede wszystkim psychikę kobiety i wtedy czuje, że może więcej, bo codziennie osiąga sukces, codziennie czegoś się uczy. A miałaś taką osobę, która na przykład, no było widać, że ma tych kilogramów za dużo i że może być nieodpowiednią osobą, czy budowa ciała, czy właśnie siła, której może brakować. Powiedziałaś, miałaś wątpliwości na przykład, że nie da rady. Nigdy nie miałam wątpliwości. Zawsze wierzę w kursantów. Ja tak samo na początku miałam wątpliwości, że niektórych rzeczy nie zrobię. Sama? Sama. Musiałam odpuścić na trochę, czasem na pół roku, a potem się okazywało, że daję radę. Ja wierzę w swoje kursantki, bardzo. Zresztą one chyba też to czują, tak mi się wydaje. Jesteśmy bardzo otwarte, zawsze rozmawiamy na temat na wszystkie tematy rozmawiamy, ja z nimi dyskutuję na temat różnych figur. Nawet zdarza mi się, że o 12 w nocy dostanę wiadomość, bo któraś się przejmuje, że coś jej nie wyszło. Więc ja odpisuję na takie wiadomości, bo sama się poczuwam, że potrzebuję takiego wsparcia. I one chyba też wiedzą, że zawsze mogą się odezwać. I to jest chyba ważne. Nigdy nie miałam wątpliwości odnośnie wagi. Nigdy, bo to nie jest żadne przeciwwskazanie. Nie ukrywam, że więcej pracy to kosztuje, bo więcej pracy kosztuje. Więcej siły, podnieść cięższe ciało po prostu rękami. Ja też nie jestem drobną kobietą, tylko jestem kobietą. jestem nie jestem chuda. Drobną kobietą, nie jestem kobietą.
Więc dziewczyny często jak przychodzą do mnie na zajęcia, nawet zdarzyło mi się kiedyś coś takiego. I mówią, ty kobieto. Nie zdarzyła mi się kiedyś taka sytuacja, że moja kursantka powiedziała, nieświadomie tak mi się wydaje, że powiedziała, że widział mnie twój chłopak i powiedziałam do niego, że zobacz, taka gruba takie rzeczy robi. A ona gapnęła, że mi powiedziała, że jestem gruba i mówi, a on ciebie obronił, powiedział, że widzisz, że ćwiczysz, jak on mógł to zrobić. Więc są śmieszne sytuacje takie, ale nie przejmuję się w ogóle. Dziewczyny muszą uwierzyć w siebie i myślę, że te zajęcia im to dają. A co jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o prowadzenie tego typu działalności? Rywalizacja na rynku, czy pozyskanie klienta, czy... Nie czuję rywalizacji, prawdę mówiąc. Przykro mi jest, że w Radomiu się nie wspieramy. To jest prawda, przykro mi jest, bo ja mam ogromne wsparcie od osób z całej Polski, ponieważ jestem czynnym uczestnikiem warsztatów, obozów poldansowych, jeżdżę po całej Polsce i się szkolę. Przykro mi jest, że nie mogę trenować w Radomiu z koleżankami, dlatego że, nie wiem, może nie są gotowe na to. A ja bym bardzo chciała, bo ja potrzebuję czasami treningu z osobami. Wiesz co, cech piekarzy jest takim przykładem. Rywalizują między sobą piekarnie i tak, piekarni dokładnie. Na rynku mamy powiedzmy kilka takich znaczących, ja nie chcę tu wymieniać nazwy, ale kiedy przychodzi ten dzień, czyli święto chleba, oni idą wspólnie, tak? I wiedzą, że to jest ich święto, święto piekarzy i święto nas wszystkich Radomian. Oczywiście daleko idące porównanie, ale takie, które może kiedyś budujące. Się uda. Bardzo bym chciała, bardzo bym chciała w każdym razie. Bardzo bym chciała, żeby to się jednak połączyło, bo prawda jest taka, że okropnie to zabrzmi, ale nie obrobię całego miasta, które ma tyle osób. Dla wszystkich osób. Wystarczy, dla wszystkich wystarczy miejsca, a bardzo bym chciała, naprawdę. Szczególnie z jedną osobą bym chciała potrenować, bo po prostu jej nie znam i jestem ciekawa, jak trenuję, a poza tym z tego, co wiem, to zajmuje się trochę innym aspektem pole dance'u, trochę inną dziedziną niż ja. A to jest zawsze rozwijające i fajne. I budujące. Powiedz, zajęcia popołudniami oczywiście, bo to jest odpowiedź nie tylko. Na... A, nie tylko? Nie. Aha. Nie tylko, są też rano. Aha. Są też rano. Faceci też? Są, zdarzają się. Cudownie. Ale to dobrze czy nie dobrze? Bardzo dobrze. Tak? To ale jest bardzo chyba facet jest większym wyzwaniem niż kobieta. Ja myślę, że faceci się wstydzą. A szkoda. Przychodzą już, zaczynają przychodzić faktycznie. Myślą na początku, że dadzą radę, ale ja im tam troszeczkę udowadniam, że nie jest tak. Pokazuję, że to jest... Nie, po prostu poldens dzieli się na kilka kategorii, a mężczyźni zajmują się bardziej pod sportem, czyli tą odmianą siłową, do której kobietom no, jest zdecydowanie ciężej ją uprawiać. Ale to jest też możliwe, żeby było. I zawsze jak mężczyźni przychodzą na zajęcia, to im pokazuję. Ja takim świetnym przykładem męskiego pole dance'u, to jest przykład, jak powiedziałam swojemu chłopakowi, żeby pojechał ze mną na warsztaty do Bydgoszczy. W ogóle w niedzielę, że mamy wstać o 5 rano, jechać do Warszawy do pociągu, żebym miała 4 godziny spędziła w Bydgoszczy na jakichś warsztatach z Aleksem Szukinem. I on powiedział mi, że do żadnego, no wtedy, no brzydko to zabrzmi, powiedział, że do homoseksualisty nie pojedzie. Ja mu powiedziałam, że on nie jest homoseksualistą, ma żonę. Jest cudowny. Aha. On nie chciał mnie posłuchać, pojechał ze mną w każdym razie. Ale to zmusiłam. Czyli posłuchał. Posłuchał się, zmusiłam go, pojechał. Od tamtej pory sam próbuję pole dance'u. Dlaczego? Dlatego, że zachwycił go Aleks. Bo był tak męski, tak silnym mężczyzną na rurce, że no trzeba zobaczyć faceta tak naprawdę na rurce, żeby zrozumieć, czym jest ten sport. Buzie się wszystkim zamykają w momencie, kiedy widzą, z czym naprawdę się to je. A powiedz, jeszcze ci się zdarza odkręcać te trendy, które mówią o tym, że nie, no taniec na rurze, jak to wygląda i w ogóle. Czy już dzisiaj faktycznie my, czy Radomianie, czy Polacy mamy świadomość tego, że to jednak jest pewnego rodzaju aktywność fizyczna i właśnie związana głównie z fitnessem? Coraz więcej osób ma takie pojęcie, chociaż nie ukrywam, że jak u mnie w pracy się dowiedzieli, że... Jak to u mnie w pracy? U mnie w pracy, bo ja pracuję gdzie indziej. Aha, a tu sobie dorabiam, tak? Tutaj to jest moja pasja i to jest coś, co wierzę. Uważam, że jak ktoś pracuje mocno, to może spełniać swoje czyli to może marzenia. Się stać kiedyś twoim głównym źródłem dochodu, rozumiem? Oby, ale ja generalnie pracuję na naszej uczelni, największej w regionie, na uniwersytecie jako specjalista. A popołudniami spełniam się i sprawiam to, co mi sprawia największą przyjemność, czyli zajmuję się tańcem. Na razie to nie przynosi dochodów, po prostu za duże inwestycje, ale kiedyś oby, wierzę w to. Jeśli chodzi o ten taki aspekt pracy, bo już zapomniałam pytania w ogóle. Jakie było pytanie? No o to, czy o ten trend związany z postrzeganiem w ogóle rurki jako przyrządu. Związanego z tańcem wieczorami, a nie ze sportem. Pracy na początku się śmiali ze mnie, znaczy śmiali.
Myślę, że te drwiny, powiedzmy, skończyły się, tak. Tak, dziewczyna z rurki, że więcej studentów przyjdzie na uczelnię. Nie, żartuję. Myślę, że te komentarze skończyły się w momencie, kiedy zobaczyli, czym się naprawdę zajmuję. Mhm. Że podczas swego tańca czy wykonywania ćwiczeń potrafię wzruszyć, potrafię tak samo sprawić, że osobom bije szybciej serce w momencie, kiedy wykonuję gwałtowne dropy i spadam głową w dół 4 metry. W momencie mogę tak samo zatańczyć bardziej kobieco, czyli zająć się bardziej exotic dance'em. Wywołuje różne emocje, nie ukrywam, ale jak się kocha to, co się robi, to nie wiem, czy powinno się tego wstydzić. Ja bronię tego stylu. Zapieram się i mam nadzieję, że wreszcie Radom się otworzy całkowicie na ten styl. To jest początek mojej drogi ze studiem, tym nowym, bo teraz był okres przygotowawczy między Idolem a Cocon Pole Dance Academy. Bo właśnie, bo to jest akademia i to chciałam to podkreślić. To nie jest studio, to jest akademia. My tutaj uczymy nie tylko figur, ale uczymy w ogóle sposobu bycia. Bo dziewczyny, które przychodzą do nas na zajęcia, stają się pewniejsze siebie. Przychodzą teraz dzieci. To jest cudowne, 5-latki, które tak naprawdę uczą się podstaw nie tylko jakichś tam baletowych czy akrobatycznych, ale uczą się nawet bycia ze sobą, przebywania z dorosłymi również. Bo często się zdarza, że dzieci są na zajęciach też z dorosłymi. To tak samo zmienia trochę podejście do świata, więc to jest bardzo ważne. Uczymy wszystkiego, od techniki po triki mocno akrobatyczne. Siłownia potrzebna jeszcze przy takich ćwiczeniach? Nie mam czasu. Ale nie możesz mi mówić, bo ja to mam dla ciebie. Nie, no oczywiście, ja to w ogóle pójdę, oczywiście, bo chodziłam na PUBG, tak no, generalnie. Wiesz, co tam jest? Oczywiście, co wszystko słucham? Wiem. No jest squash, no, no jest, jest trening obwodowy, jest, jest tych mocnych ciężarów, wielkich ciężarów, no dobra, wypakowanie, wszystko jest. Sala. Są instruktorzy, są. Instruktorki, oczywiście zajęcia grupowe, indywidualne, sauna, parowa. Pewnie. Wszystko wiem. Bo no, byłam, no, chodziłam tam. No, czyli to, jest 30-dniowy karnet open dla ciebie. Ekstra. Proszę, od momentu, dziękuję, kiedy pójdziesz pierwszy raz, masz 30 dni. Super, pójdę jak na znajdziesz pewno. Czas. Pójdę na pewno, gdzie. No, to taki jest dla ciebie. I oczywiście mamy państwa Bankiewiczów. Ekstra. Fantastyczny sok z Doliny Radomki. Przyznam dziękuję szczerze, bardzo, że za każdym razem jak piję, to się cieszę, że piję coś naszego. Ja też już się cieszę. Tak? Ja w ogóle jestem taką coś lokalną tak patriotką. O. Nie, bo dużo mówię i dlatego, ale zaraz wypiję. Rozumiem. Magdalena Ślusarczyk, tak wasz i mój gość w programie Wyszukani, fantastyczna osoba, moglibyśmy takie rzeczy trajkotać sporo, tak? Tak, dużo. Ale trzeba się wziąć do roboty, ćwiczeń. No tak, niestety. Ale dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że tym sportem zainteresuje większą część Radomian. Powodzenia z tym kokonem. Dziękuję. Pisane przewrotnie przez dwa O. Tak, i przez C. Ja to, no właśnie, kokun. Bo to jest figura poldensowa. Aha. I to jest w ogóle... Ja no to może kokun, nie? Nie, to jest kokon i to jest w ogóle cała historia z tą nazwą. No to dawaj. Tak mogę? No, no to szybko. To są takie trzy rzeczy. Po pierwsze, to jest figura, która jest takim przełomem, jeżeli ktoś trenuje pole dance, dlatego że pokazuje, że nie tylko trzeba mieć rozciągnięte plecy, nogi, ale również barki, więc czasami jest ciężko dokonać jednego i drugiego. A kolejną figurą, którą się potem wykonuje, to jest Rainbow Marchenko. To jest takie marzenie pole dancerek, nie każda pole dancerka jest w stanie to zrobić, ale kokona ja robię. Aha, a robię tego drugiego kokona. Nie? Jeszcze nie, spokojnie, wszystko przede mną. Jak to a było? Jeśli chodzi o kokon, tam to się nazywa Rainbow Marchenko. Aha. Jeśli chodzi o kolejny aspekt, to po pierwsze, kokon to jedwabnik, długa, no tak, mocna nić, a ja mam takimi nitkami, u mnie w studio są rurki, bardzo mocnymi. A jeszcze kolejny latają aspekt, ja wkładam kobiety w takie kokony. One potem wychodzą takimi pięknymi motylami. Widać, że jestem po sztuce. Widać, że jestem po sztuce. Ile romantyzmu, tak, mieliśmy kończyć. I jeszcze chciałem zapytać, jak to było? Nie jestem szczupłą kobietą, tylko kobietą. Tylko, tak? Kobietą, tak. Kobieta, Magdalena Ślusarczyk. Tak, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję.